w mroku historii. Szpital psychiatryczny w Górnej Grupie należał do Wojewódzkiego Zespołu Psychiatrycznego w Świeciu. Nie cieszył się dobrą opinią. Złe warunki sanitarne oraz wykorzystywanie chorych do pracy w sąsiednich gospodarstwach rolnych to nie jedyne mroczne sekrety tego miejsca. Podobno nie wszyscy pacjenci zamknięci w murach szpitala byli chorzy psychicznie. Część z nich mieli stanowić ludzie, których nie udało się wtłoczyć w ramy ówczesnego systemu. W nocy z 31 października na 1 listopada 1980 roku doszło w tym miejscu do tragicznego pożaru. Brak wody do gaszenia ognia, zamurowane wyjścia ewakuacyjne oraz pacjenci uciekający i chowający się przed pijanymi strażakami. To wszystko sprawiło, że szanse na ratunek były niewielkie. Oficjalnie w płomieniach zginęło 56 osób. Perelowskie władze robiły wszystko, aby opinia publiczna nigdy nie poznała wstydliwych szczegółów chaotycznie przeprowadzonej akcji ratowniczej. Komunistyczna propaganda głośno mówiła za to o bohaterskiej walce Straży Pożarnej z żywiołem. Jednak to nie strażacy, ale członkowie personelu medycznego okazali się prawdziwymi bohaterami. Narażając własne życie, wracali porannych pacjentów tam, gdzie strażacy bali się wejść. Szpital w ogniu. Pożar w Górnej Grupie. Wieś Górna Grupa położona jest w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Znajdujący się tam okazały trzypiętrowy pałac kilka razy zmieniał swoich właścicieli. W pierwszych latach XX wieku należał do Malwiny von Bismarck, rodzonej siostry Otto von Bismarcka, byłego premiera Prus i kanclerza Rzeszy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 budynek ten przejął Urząd Ziemski w Grudziądzu. Pierwszym polskim właścicielem posiadłości został generał Kazimierz Sosnkowski. Po 4 latach pałac wystawiono na sprzedaż. Najlepszą ofertę zgłosiło 5 katolickich misjonarzy. Już w 1923 roku budynek stał się własnością księży werbistów. Kilka godzin przed przejęciem majątku ktoś podłożył w nim ogień. Sprawcy nigdy nie złapano, jednak we wsi mówiono, że pożar był aktem zemsty Prusaków. Księża szybko odbudowali uszkodzony kompleks. Do roku 1939 swoją siedzibę miało tu seminarium, gimnazjum i dom rekolekcyjny. Po wybuchu II wojny światowej pałac przejęli Niemcy. Urządzili w nim swój sztab i więzienie. Niedługo później wielu księży zginęło lub trafiło do obozów koncentracyjnych. Po zakończeniu wojny misjonarze odzyskali swój majątek. Jednak nie na długo. Nad ranem 2 lipca 1952 roku przed budynek misjonarzy podjechały milicyjne ciężarówki. Do drzwi klasztoru zapukało 2 mężczyzn. Oświadczyli, że zgodnie z decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy seminarium przestało istnieć. Dalsze wydarzenia potoczyły się już błyskawicznie. Zakonnikom uniemożliwiono poruszanie się wewnątrz budynku. Odcięto linię telefoniczną, a z klasztornych cel siłą wyciągnięto zaspanych braci. Zakonny dobytek załadowano do milicyjnych ciężarówek. Wywieziono go razem z zakonnikami. Wtedy do pracy przystąpili pracownicy budowlani. Rozpoczęła się prowizoryczna przebudowa wnętrza budynku. Ogromne sale podzielono na mniejsze za pomocą cienkich płyt pilśniowych. Wzniesiono i ustawiono szpitalne łóżka. W okna wstawiono kraty. Część wyjść ewakuacyjnych pośpiesznie zamurowano. Przy wszystkich pracach w ogóle nie zwracano uwagi na przepisy przeciwpożarowe. Skutki tych zaniedbań miały się później okazać tragiczne. Gdy przebudowa pałacu dobiegała końca, pod budynek kolejny raz podjechały milicyjne ciężarówki. Wyprowadzono z nich ludzi ubranych w szpitalne piżamy.
Byli to pacjenci, u których zdiagnozowano różnego rodzaju choroby psychiczne. Do chorych wkrótce dołączył personel medyczny. Dowódca całej akcji oznajmił nowym mieszkańcom, że jest to ich nowy dom. Kiedy milicjanci opuścili teren klasztoru, budowlańcy dokonali ostatnich zmian. Ołtarze z przyklasztornej kaplicy zerwano i wyrzucono do pobliskiego chlewu. Nad głównym wejściem do pałacu zawieszono prowizorycznie wykonaną tablicę z napisem Szpital psychiatryczny w Górnej Grupie, powiat Świecie. W tym właśnie momencie zniknął klasztor, a w jego miejscu powstała filia największego wówczas szpitala psychiatrycznego w Polsce. W oficjalnym komunikacie prasowym podano, że misjonarze zostali wyrzuceni. Powodem tego było prowadzenie przez nich szkoły bez zgody właściwych władz oświatowych. Pacjentów umieszczono na drugim i trzecim piętrze budynku. Na każdym z pięter mieściła się jedna duża sala na 50 łóżek i trzy mniejsze, w których umieszczono po 20 pacjentów. Panował taki tłok, że pomiędzy łóżkami nie można było zmieścić szafek. Swoje rzeczy osobiste pacjenci trzymali więc na łóżkach. W oczy rzucał się wszechobecny brud. W nos uderzał nieprzyjemny zapach. Okien nigdy nie otwierano, ponieważ zabezpieczono je nie tylko kratami, ale również hartowanym szkłem. Miało to uniemożliwić chorym wypadnięcie z okna. Takie przypadki często miały miejsce w innych placówkach. Długie na 50 metrów korytarze ciągnęły się przez całe piętra. Na ich końcu znajdowało się jedno wyjście na klatkę schodową, prowadzącą na dziedziniec. Nie pozostawiono żadnych dodatkowych wyjść ewakuacyjnych. Osobne wejście na klatkę schodową posiadała tylko ta część szpitala, w której rezydowała administracja. Boczne skrzydła budynku przerobiono na mieszkania dla personelu. Lekarze, pielęgniarki i pracownicy cywilni mieszkali tam razem ze swoimi rodzinami. Od szpitalnego korytarza oddzielała ich jedynie murowana ściana. Od zawsze problemem szpitala w Górnej Grupie była zbyt mała liczba personelu oraz ich niskie kwalifikacje zawodowe. Większość pielęgniarek nie miało nawet odpowiedniego wykształcenia medycznego. Do pracy z chorymi wymagano od nich tylko ukończenia prostego kursu. Nie obejmował on jednak edukacji z zakresu wiedzy o chorobach psychicznych. Personelu medycznego nie szkolono pod kątem potrzeb ludzi chorych. Nikogo nie uczono również, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i jak bronić się przed agresywnymi pacjentami. A do takich ataków dochodziło dość często. Z tego powodu osoby uznane za wyjątkowo niebezpieczne na noc były przywiązywane skórzanymi pasami do swoich własnych łóżek. Każdy dzień w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie wyglądał tak samo i nie należał do najprzyjemniejszych. Według relacji byłych pracowników, pacjenci zaraz po przebudzeniu ustawiali się w kolejce do wiaderek. Stojące na korytarzach i nieprzykryte niczym kubły spełniały rolę przenośnych ubikacji. Co jakiś czas salowy zarządzał przerwę potrzebną na opróżnienie cuchnącej zawartości. Odchody wylewano bezpośrednio na podwórze. Z prawdziwej ubikacji mógł korzystać wyłącznie personel szpitala. Wydawanie posiłków rozpoczynano od ludzi najbardziej chorych. Oni swoje porcje mogli zjeść w łóżku. Ci mniej upośledzeni udawali się do stołówki. Tam najczęściej podawano im zacierki na mleku, chleb i margarynę. Czasami zdarzało się, że do szpitala dowożono żółty ser i kiełbasę. Nie było to jednak częste zjawisko. Jedynie marmolady nigdy na stołówce nie brakowało. Na obiady jedzono głównie dwie zupy, krupnik i pomidorową. W niedzielę i święta wydawano dodatkowo niewielkie ilości mięsa. Personel medyczny robił jednak wszystko, aby chorym zapewnić choć część takiego wyżywienia, jakiego nie mogła zagwarantować im administracja szpitala. Bywało, że pielęgniarki przynosiły dodatkowe porcje z domu lub na miejscu piekły ciasta. Po śniadaniu mniej sprawni pacjenci mogli korzystać ze świetlicy, gdzie grano w szachy, warcaby lub karty. Czasami pozwalano im oglądać telewizję lub pospacerować w parku przy szpitalu. Sprawniejszych fizycznie mężczyzn kierowano do pobliskich gospodarstw rolnych. Mieli tam pomagać gospodarzom przy nieskomplikowanych pracach porządkowych.
do szpitala wracali wieczorem. Za swoją pracę otrzymywali bardzo skromne wynagrodzenie. Gdy pojawiły się pierwsze głosy, że pacjenci są wykorzystywani jako tania siła robocza, lekarze sprytnie zaczęli nazywać ich usługi ergoterapią, czyli leczeniem przez pracę. W rzeczywistości pacjentów często wykorzystywano do ciężkiej pracy fizycznej. Miejscowi rolnicy śmiali się nawet, że jeden wariat to jak pół traktora. Zgodnie z prawem chory nie mógł zarabiać więcej niż 70% pensji pracownika PGR-u. Dla niepracujących pacjentów czas wolny po południu nie różnił się niczym od tego sprzed południa. Ta sama świetlica i ten sam park. Życie chorych w szpitalu psychiatrycznym z każdym rokiem coraz bardziej przypominało wegetację w więzieniu. Nawet niektórzy salowi z czasem zaczęli przypominać więziennych strażników. Część z nich nie miała żadnego współczucia dla mężczyzn dotkniętych chorobą umysłową. Gdy pod koniec lat 70. placówkę wizytował dyrektor innego szpitala, zauważył coś, co bardzo go zaniepokoiło. W jednej z sal na gołej podłodze leżeli pacjenci w brudnych piżamach. Niektórzy spali, inni w bezruchu patrzyli na sufit. Gdy lekarz zapytał jednego z salowych o powody takiego leżenia i skandalicznego braku higieny, w odpowiedzi usłyszał: leżą tutaj, aby nie pobrudzić pościeli i nie zasmrodzić innych sal. Jeszcze z godzinę tak sobie poleżą i wtedy się umyją, ale już do spania. Po co mamy ich dwa razy myć? Interwencja dyrektora skończyła się jedynie zapewnieniem władz o zbadaniu całej sprawy. Nie poprawiła jednak losu chorych, którzy wciąż byli traktowani jak ludzie gorszej kategorii. Przedstawiciele ówczesnej władzy nie za bardzo przejmowali się pacjentami szpitali psychiatrycznych. Mieszkańcami szpitala w górnej grupie byli głównie pacjenci dotknięci niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub głębokim. Często samotni. Oddani do tej placówki przez najbliższych, ponieważ wizerunek wariata nie pasował do ich obrazu rodziny idealnej. Ta grupa pacjentów nigdy nie wychodziła na przepustki. Nie miała też odwiedzin. Lekarze mówili o nich wprost, że byli tam od zawsze i będą aż do śmierci. Zupełnie inną grupą pacjentów byli różnego rodzaju szaleńcy i dziwacy. Zdiagnozowani jako osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Dziś odpowiednia terapia z pewnością pomogłaby tym ludziom wrócić do społeczeństwa i wieść w miarę normalne życie. Jednak w czasach PRL-u władze uważały, że na takie leczenie po prostu szkoda i czasu, i pieniędzy. Nawet nie starano się ich wyleczyć. Właściwie stosowano wówczas tylko dwa rodzaje terapii. Elektrowstrząsy oraz podawanie leków psychotropowych. Efekt takiego leczenia niemal zawsze był taki sam. Po kilku latach ludzie zmieniali się nie do poznania, a ich choroba pogłębiała się jeszcze bardziej. Zamiast skutecznej kuracji, powolna degradacja. Takie były realia szpitali psychiatrycznych w komunistycznej Polsce. Ale czy wszyscy pacjenci szpitala psychiatrycznego w górnej grupie byli chorzy psychicznie? Wiele wskazuje na to, że nie. Nawet ówcześnie pojawiały się głosy o sporej liczbie osób, które przebywały w górnej grupie, choć w ogóle nie powinno ich tam być. Były salowy, który w szpitalu przepracował kilkanaście lat, tak wspominał o tym, o czym jako pracownik nie mógł mówić głośno. Pamiętam wielu takich. To na pewno nie byli wariaci. Przysyłali nam też całkiem normalnych. A dlaczego? Tego nie wiem. Był taki jeden milicjant, co zabił swoją żonę. Mówił, że do więzienia nie chcieli go posłać, bo się bali, że go więźniowie zabiją. A jakąś karę musiał przecież ponieść. To zrobili z niego wariata. Było też dwóch braci z Borów Tucholskich. Zupełnie normalni. Jeden pracował kiedyś nawet jako księgowy. Do szpitala w górnej grupie trafiali więc i tacy, z którymi ówczesny system nie mógł sobie poradzić. Opozycjoniści i różnej maści krytycy komunistycznego ustroju. Zamknięci na oddziale przestawali być zagrożeniem dla władzy. Oprócz prawdziwych wariatów przywożono więc do górnej grupy takich ludzi, z których wariatów trzeba było po prostu zrobić. I to za wszelką cenę.
W piątek 31 października 1980 roku nic nie zwiastowało tragedii. Przez cały dzień na zewnątrz panował mróz. Temperatura spadła do minus 10 stopni, więc pacjentom nie pozwolono wyjść na spacer. Wieczorem szpitalne życie toczyło się swoim rytmem. Jeden z chorych zmoczył się we własnym łóżku i trzeba było go przebrać. Inny dostał ataku padaczki. Ktoś inny głośno kłócił się sam ze sobą. Większość pacjentów twardo spała. Noc, jak ich wiele na oddziale. Pielęgniarki rozpoczynające nocną zmianę myślały już o zbliżającym się święcie zmarłych. Rozmawiały o tym, jak będą ubrane następnego dnia podczas odwiedzania grobów najbliższych. W szpitalu obecny był również Andrzej Rutkowski, palacz i konserwator. Przygotowywał się właśnie do snu, gdy tuż po godzinie 22 w szpitalu zgasło światło. Po chwili zapaliło się znowu i ponownie zgasło. W tamtych czasach takie awarie zdarzały się często, więc nikogo to specjalnie nie zdziwiło. Rutkowski ubrał się i wyszedł, aby włączyć dodatkowy agregat, zapewniający szpitalowi ciągłą dostawę prądu. Nagle około godziny 23 do pokoju pielęgniarek wbiegł wystraszony pacjent. Nazywał się Alkowski, ale wszyscy mówili na niego Ali. Wymachiwał rękami. Krzyczał, że się pali. Kobiety roześmiały się tylko i kazały mu wrócić do swojego łóżka. Wytłumaczyły, że noc to nie jest dobry czas na głupie żarty. Ali był spokojnym i lubianym pacjentem, ale miał jedną wadę. Był piromanem. Podczas swojego pobytu w górnej grupie kilka razy podpalił różne przedmioty, w tym raz swój materac. Tydzień wcześniej również przybiegł do dyżurki, oznajmiając pielęgniarkom, że wybuchł pożar. Personel spędził wówczas ponad godzinę na szukaniu ognia, którego nie znaleziono. Tym razem nikt nie uwierzył Alkowskiemu. Ali nie dał jednak za wygraną. Świadomy swojej reputacji, coraz głośniej alarmował, że się pali. Zapewniał również, że to nie jest jego sprawka. Na próżno. Jedna z pielęgniarek postanowiła odprowadzić żartownisia do jego sali. Gdy tylko weszła na pierwsze piętro, poczuła zapach dymu. Z przerażeniem spojrzała na wystraszonego pacjenta. Ali nie żartował. Natychmiast zaalarmowała pozostałe pielęgniarki, które od razu pobiegły na ostatnie piętro. W kierunku sali, którą wskazał im Ali. Kobiety próbowały otworzyć drzwi, spod których wydobywał się dym. Jednak panująca wewnątrz sali wysoka temperatura zdążyła już na tyle odkształcić drzwi, że próba dostania się do środka nie powiodła się. Klamka była tak gorąca, że jedna z pielęgniarek poparzyła sobie dłoń, dotykając jej. Ze środka słychać było trzepot ciał wijących się na podłodze oraz przeraźliwe jęki pacjentów. Stopniowo gęsty dym oponowywał cały korytarz. Drapał w gardło i szczypał w oczy. Coraz bardziej ograniczał widoczność. Świadome swojej bezradności pielęgniarki postanowiły wycofać się i wezwać pomoc. Salowy Kulaszewski był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w górnej grupie. To właśnie on jako pierwszy dostrzegł z okien swojego domu łunę nad szpitalem. Natychmiast pobiegł do remizy. Kilka minut później zawyła syrena alarmowa. Wkrótce pierwsi strażacy zaczęli przybiegać do szpitala oddalonego o 300 metrów od remizy. Powiadomiono Straż Pożarną w Świeciu, Grudziądzu i Bydgoszczy. Rozpoczęto próbę gaszenia ognia. Jeszcze zanim przybyli pierwsi strażacy, palacz Rutkowski kilofem rozwalił murowaną ścianę, która dzieliła jego mieszkanie od szpitalnego korytarza. Przez niewielki otwór przeszedł na oddział, aby nieść pomoc pacjentom uwięzionym w płomieniach. Gdy przybyła straż, ogień trawił już trzecie piętro i strych. Kilkudziesięciu pacjentów wyszło na korytarz. Zbiegli w dół, jednak na drugim piętrze, w części przeznaczonej dla najciężej chorych, panował chaos. Nie było już prądu, a z powodu dużego zadymienia nie można było oddychać. Ludzie krzyczeli i tratowali się wzajemnie. Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej nie brakowało odwagi. Jednak już na samym początku akcji ratowniczej stanęli oko w oko z własnymi ograniczeniami.
Nie mieli oni odpowiedniego sprzętu ochronnego, przystosowanego do ratowania ludzi w zadymionych pomieszczeniach. Niektórzy z nich nie posiadali nawet własnych kasków. Z tego powodu często rezygnowali z przedostania się bliżej miejsc ogarniętych ogniem. Wyprowadzali tylko tych pacjentów, którym o własnych siłach udało się podejść najbliżej wyjścia. Pielęgniarka dyżurująca tej nocy na pierwszym piętrze krzykami próbowała zmusić strażaków do bardziej ofiarnej postawy. Bez rezultatu. Choć bardzo chcieli, nie byli w stanie zrobić nic więcej. Nie myśląc długo, kobieta sama chwyciła za latarkę. Bez żadnego zabezpieczenia pobiegła w stronę sali, gdzie wciąż znajdowali się pacjenci nieporuszający się samodzielnie. Widok, jaki zobaczyła na miejscu, był makabryczny. Pacjenci przywiązani na noc do własnych łóżek palili się żywcem. Reszta mężczyzn, zamiast uciekać z sali, chowała się pod metalowe łóżka, a te pod wpływem wysokiej temperatury wyginały się niczym zrobione z plasteliny. Kilku chorych biegło przez korytarz. Przeraźliwie krzyczeli, paląc się żywym ogniem. Najbardziej posłusznych pacjentów udało się jej wyprowadzić i oddać w ręce strażaków. Chciała wrócić po resztę, jednak uniemożliwiła to ściana ognia na klatce schodowej, przez którą kobieta nie mogła przejść. Gdy wybiła północ, w akcji gaszenia brało udział 7 zastępów straży pożarnej. Wodę czerpali ze stawów przy szpitalnym parku. Jej zasoby szybko się jednak wyczerpały. Czekano na beczkowozy, ale one wciąż nie pojawiały się pod płonącym szpitalem. Każda kolejna minuta ich opóźnienia przynosiła nowe ofiary. Nowo przybyłe zastępy straży pożarnej dzieliły się potrzebnym sprzętem. Strażacy coraz śmielej wchodzili w najniebezpieczniejsze miejsca pożaru. Będąc już w środku, natrafiali jednak na przeszkodę, z którą nigdy wcześniej nie mieli do czynienia. Podczas akcji ratowniczej największy kłopot sprawiali ci najbardziej chorzy pacjenci. Dochodziło do sytuacji, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Strażacy po wyciągnięciu pacjentów z płonącej sali prowadzili ich w stronę wyjścia. Nagle uratowani mężczyźni zaczynali się szarpać i wyrywać. Po oswobodzeniu się z uścisku swoich wybawicieli wracali do sal, prosto w objęcia ognia. Strażacy musieli ponownie wracać tam, skąd przed chwilą wrócili. Czarny i gryzący dym skutecznie utrudniał widoczność, a szyby z hartowanego szkła uniemożliwiały dostanie się do budynku z zewnątrz przez okna. Zdarzali się również tacy pacjenci, którzy już na sam widok strażackiego munduru dostawali nagłego ataku paniki. Histerycznie krzycząc, uciekali w różne strony, byle tylko nie dać się schwytać swoim ratownikom. Łapani za rękę, w ogóle nie chcieli iść. Byli bezwolni, jakby sparaliżowani strachem. Nagle ktoś wpadł na pomysł, aby strażacy ubrali białe, lekarskie fartuchy. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Pacjenci przestali się bać obcych i chętnie pozwalali się wyprowadzać. Salowi bez żadnego lęku udawali się w najdalsze rejony ogarnięte ogniem. Robili co tylko w ich mocy, aby wyciągać ludzi z sal i oddawać ich w ręce strażaków. Dzielnie pomagały im pielęgniarki. Akcja ewakuacyjna zdawała się nie mieć końca. Zwłaszcza, że niektóre ofiary trzeba było ratować kilka razy. Wkrótce po tragedii pojawiły się głosy, że nie wszyscy strażacy wykazali się wzorowym bohaterstwem i odwagą. Według relacji naocznych świadków, kilku strażaków odmówiło brania udziału w akcji ratunkowej i nawet nie weszli do płonącego budynku. Ale to nie wszystko. Jan Kalinowski, dyrektor Domu Kultury w Górnej Grupie, opowiadał otwarcie, że niektórzy członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej przybyli na miejsce tragedii w stanie głębokiego upojenia alkoholowego. Dyrektor dał tym samym do zrozumienia, że strażacy ochotnicy byli po prostu kompletnie pijani. Dzień przed świętem zmarłych prawie w każdym domu byli goście. Nikt nie spodziewał się, że akurat tej nocy dojdzie do tragedii i przed 23 mało kto był trzeźwy. Strażacy potykali się później o własne węże. Strumień wody ich prowadził. Zdarzali się też tacy, którzy następnego dnia zupełnie nie pamiętali, że cokolwiek się w nocy paliło. Jan Kalinowski dodał również, że tamtej tragicznej nocy przed płonącym szpitalem zebrał się tłum ludzi.
W większości byli to mieszkańcy wsi Górna Grupa. Pomimo błagalnych próśb personelu szpitala, większość gapiów nie zdecydowała się na jakąkolwiek pomoc. Nie mieli najmniejszego zamiaru nikogo ratować. Przyszli tam jedynie z ciekawości. Chcieli sobie tylko popatrzeć. Tuż przed końcem akcji ratowniczej doszło do kolejnego tragicznego wydarzenia. Na ostatniej kondygnacji budynku zawalił się dach, grzebiąc tych, którzy tam zostali. Kiedy ogień przygasł, strażacy weszli do jednej z sal na ostatnim piętrze. Znaleźli w niej 26 spalonych ciał. Prawie wszyscy leżeli pod drzwiami, co sugeruje, że chorzy do ostatniej chwili próbowali wydostać się z ogarniętego ogniem pokoju. Kilku pacjentów wciąż znajdowało się w swoim łóżku. Martwe ciała owijano w co tylko było pod ręką. Używano głównie prześcieradeł i koców. Gdy ich zabrakło, wykorzystano foliowe worki. Następnie zwłoki wyniesiono na zewnątrz i załadowano do ciężarówki, która zabrała je do Bydgoszczy. Rannych przetransportowano do Świecia. W drodze zmarł jeden z pacjentów. Kolejnych trzech, w tym Ali, zmarło tuż po przyjeździe do szpitala. Łącznie z 317 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Górnej Grupie zmarło 56. 29 osób zostało poważnie rannych. Szybko pojawiły się jednak głosy mówiące, że ludzi przebywających tamtej nocy w szpitalu mogło być znacznie więcej. Część z nich miała nawet nie być wpisana do rejestru, ponieważ, jak wówczas plotkowano, byli oni zdrowi i nie powinno ich tam być. Naoczni świadkowie akcji ratowniczej wspominali również o tym, że podczas ewakuacji kilku uratowanych już pacjentów pozostawiono samych sobie na mrozie. Mieli oni umrzeć z wychłodzenia, gdy już na zewnątrz czekali na udzielenie im pierwszej pomocy i odwiezienie do szpitala. Temperatura tamtej nocy wynosiła 10 stopni poniżej zera. W celu przeczesania pogorzeliska i odnalezienia wszystkich ciał ściągnięto żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Młodzi chłopcy, którzy zostali zmuszeni do udziału w tej akcji, nie byli w stanie psychicznie podołać temu trudnemu zadaniu. Podczas wynoszenia zwęglonych szczątek ofiar, jedni płakali, inni wymiotowali. Bez względu na wszystko, ci młodzi żołnierze dzielnie wywiązali się ze swojego zadania. Dzień po tragedii do Górnej Grupy zjechali się partyjni dygnitarze. Pierwszemu sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego PZPR towarzyszył m.in. wojewoda bydgoski. Na miejscu pojawił się również prokurator wojewódzki oraz najróżniejsi działacze z powiatów. Wszyscy jednogłośnie obiecywali pomoc rodzinom ofiar i odbudowę uszkodzonego budynku. Specjalnym helikopterem z Warszawy przyleciał wicepremier Henryk Kisiel wraz z wiceministrem zdrowia Tadeuszem Szalachowskim. Zapowiedzieli oni rozpoczęcie śledztwa mającego wyjaśnić przyczyny pożaru. Obiecali również znaleźć i ukarać wszystkich winnych tej tragedii. Wkrótce rozpoczęły się trzy śledztwa. Jedno prowadziła prokuratura, drugie komisja wojewody, a trzecie komisja rządowa. 11 grudnia 1980 roku trumny z ciałami 46 ofiar złożono w zbiorowym grobie szpitalnego cmentarza. Bez tabliczek z nazwiskami, bez pomnika. Zabronił tego sekretarz partii ze Świecia. Pozwolono tylko, aby na grobie widniała tablica z dwiema literami. NN, nazwiska nieznane. Władze nie chciały pamiętać o psychicznie chorych ofiarach pożaru, które jeszcze za życia zepchnięte zostały na margines społeczny. Wcześniej zostali oni odrzuceni przez własne rodziny, teraz przez własną ojczyznę. Za bezpośrednią przyczynę pożaru uznano nieszczelność przewodu kominowego, niedostrzegalną nawet dla doświadczonego kominiarza. Ogień miał się tam tlić nawet na kilka dni przed wybuchem pożaru. Iskra wydostała się z komina i upadła na ściółkę izolacyjną. Doszło do niezauważonego pożaru wewnątrz ścian. Następnie ogień przepalił sufit i pożar rozprzestrzenił się na cały budynek. Po zbadaniu przebiegu tragedii stwierdzono, że pacjenci mieli niewielkie szanse na przeżycie. W akcji ratowniczej brakowało noszy, hełmów strażackich oraz latarek.
Wspomniano również o problemach z wodą potrzebną do gaszenia. 12 grudnia 1980 roku, a więc dzień po pogrzebie ofiar, wszystkie ówczesne dzienniki opublikowały oficjalne oświadczenie rządu. Komisja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Stanisława Macha, powołana do ustalenia okoliczności pożaru w górnej grupie należącej do Wojewódzkiego Zespołu Psychiatrycznego w Świeciu, informuje, że w wyniku ofiarnej pracy ludzi i sprawnie zorganizowanej akcji ratowniczej z 319 pacjentów uratowano 266 oraz nie dopuszczono do rozszerzenia się pożaru na cały budynek szpitala. Po zakończeniu wszystkich koniecznych czynności, komisja rządowa poda do publicznej wiadomości pełny komunikat. Nawet jednym zdaniem nie wspomniano o ofiarach pożaru. Nie odniesiono się do problemów z niesieniem ratunku pacjentom. Z pełną premedytacją ogłoszono wielki sukces przeprowadzonej akcji ratowniczej. Oświadczenie rządu miało skutecznie ukryć fakt, że w ówczesnej Polsce nic nie działało tak jak trzeba. Nawet ochotnicza straż pożarna. Obiecany przez rząd pełny komunikat nigdy się nie ukazał. Milicja na początku badała hipotezę podpalenia, którego miałby się dopuścić pacjent o nazwisku Alkowski, czyli Ali. Miał on skłonności do podpaleń, co potwierdziła szpitalna dokumentacja. Nic więc dziwnego, że wydawał się on być idealnym kozłem ofiarnym. Pomimo usilnych prób nie znaleziono jednak żadnych dowodów na poparcie tej tezy. Wersja o podpaleniu została więc odrzucona. Ostatecznie prokuratura wojewódzka w Bydgoszczy oskarżyła zastępcę dyrektora szpitala w górnej grupie do spraw ekonomiczno-finansowych Jana Górskiego oraz kierownika działu administracyjno-gospodarczego Mieczysława Chyle. Za niedopełnienie obowiązków służbowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej groziło im po 5 lat więzienia. Proces ruszył jesienią 1981 roku. Jan Górski zmarł krótko po rozpoczęciu rozprawy. Mieczysław Chyla został uniewinniony. Zrujnowany budynek szpitala pozostał niezabezpieczony i niszczał aż do roku 1989. Wtedy nowa władza oddała go ponownie w ręce księży misjonarzy. Werbiści wrócili na swoje miejsce i ponownie odbudowali pałac. Historia zatoczyła koło. Palacz i konserwator Andrzej Rutkowski mieszkał w przyszpitalnym budynku do roku 1990. Później przeniósł się do Grudziądza. Za swoją ofiarność i odwagę w niesieniu pomocy został honorowym członkiem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnej Grupie. Tragedia w szpitalu psychiatrycznym stała się tematem piosenki Przemysława Gintrowskiego do słów Jacka Kaczmarskiego, zatytułowanej A my nie chcemy uciekać stąd. Tytuł nawiązywał do sytuacji, gdy pacjenci uciekając przed strażakami biegli z powrotem do swoich sal, gdzie szalał ogień. W roku 2010 na cmentarzu przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wszystkim ofiarom tragedii w Górnej Grupie. Poprzednią z literami NN zamieniono na inną, z imieniem i nazwiskiem każdego pacjenta, który zginął podczas pożaru. Po raz pierwszy oddano im należną cześć i pamięć. Zanim to nastąpiło, musiało minąć długich 30 lat. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. W mroku historii.